wybuch prawdziwego entuzjazmu w sali Filharmonii Narodowej po wykonaniu etiudy C-moll rewolucyjnej numer 12 z opusu 10 Fryderyka Chopina. To drugi bis Son Jin Cho, który dzisiaj przypomina o swoim zwycięstwie w konkursie chopinowskim, przypomina, przywołuje pamięci swoje występy tu na tej samej estradzie niespełna 2 lata temu, równie gorąco oklaskiwany przez publiczność, która teraz ponownie powstała z miejsc, jakby zachęcając pianistę, aby nam tutaj jeszcze pograł Chopina, bo zdecydowanie w tej muzyce podczas dzisiejszego recitalu chyba najbardziej odnajduje swą artystyczną osobowość. Najbliższa jest chyba muzyka Chopina jego sercu, choć trudno odmówić jego Beethovenowi ciekawych bardzo momentów, szczególnie w tej drugiej sonacie E-dur, opus 109, zagrane jest tak niewiarygodnym spokojem, poszukiwaniu tych intymnych momentów lirycznych, niemalże jak u Schuberta. Debussy grany jakby jeszcze z taką niewinnością. No i Chopin, którym w pełni już ukazał swój talent i głębie przemyśleń, jakie towarzyszą mu od ponad 10 lat podczas studiów nad tymi dziełami, nad chopinowskimi balladami.